wczoraj Piotrek stoczył dobrą, ciekawą walkę. Jak będzie dzisiaj? Dobrze operuje ciosami prostymi kołodziejczyk. Ma niesamowicie długie ręce, jak na tę kategorię wagową. W ogóle jest wysoki. Jakbyśmy się mieli bawić tutaj w jakieś typy bukmacherskie, no to faworytem jest Kostecki. Kołodziejczyk jest niedoświadczony. Kostecki od razu pokazał, zademonstrował swoją siłę. Podczas przywitania mocno stuknął rękawicami Kołodziejczyka, ale myślę, że Piotrek nie przestraszy się tej psychologicznej zagrywki Kosteckiego. Ring wolny, runda pierwsza. I zaczynamy pierwszą rundę. Wczoraj oglądaliśmy na ringu A i Kosteckiego, i Kołodziejczyka. Kostecki boksuje z pozycji odwrotnej. Kołodziejczyk to pozycja normalna. Ach, ładnie zaczął kontrą Kołodziejczyk. Obniża pozycję Kostecki, obniża też Kołodziejczyk. Ciekawie zaczęli tę walkę. Kołodziejczyk dopiero na starcie swojej kariery zawodowej. Jest to jego bodajże 10. walka. A jest już w półfinale Grand Prix. Ma zapewniony co najmniej brązowy medal, ale na pewno zrobi wszystko, żeby sięgnąć po jeszcze więcej. Lewy, prawy Kołodziejczyka. Kostecki na razie spokojnie przestrzelił długim lewym sierpowym. Poszedł w ślady Kosteckiego Kołodziejczyk i także obniża pozycję. Niesamowicie długie ręce ma Kołodziejczyk. Myślę, że będzie szukał dystansu, będzie chciał operować lewą ręką i w ten sposób stopować zapędy Kosteckiego. Nisko opuszcza rękę Kostecki, czuje się pewnie, jest rozluźniony. Lewy prosty na dół Kosteckiego trafił. No i trafił także lewym na górę. Zaczyna chyba się rozkręcać Kostecki. Ciekaw jestem, jak poradzi sobie Kołodziejczyk, kiedy zacznie jego rywal wywierać większą presję. Stara się tym lewym prostym szachować Kosteckiego. Dołożył bezpośredni prawy. I przy linach jest teraz Kołodziejczyk. Stara się uciec z tej pozycji. Ładnie balansuje. Ależ nisko schodzi na nogi, na nogach Kostecki. Sędzia ringowy prosi Kosteckiego o to, żeby nie odpychał swojego przeciwnika. Zaczął prawym na dół. Kołodziejczyk próbował dołożyć jeszcze lewą rękę. Tym razem sędzia zwraca uwagę Kołodziejczykowi, żeby nie trzymał. W linach Kostecki będzie niebezpieczny. Musi z tamtego miejsca uciekać natychmiast Kołodziejczyk. Teraz dwa ciosy spadły na jego głowę. Apeluje trener Kołodziejczyka o to, żeby znowu wrócił do tego boksu lewą ręką. Koniec pierwszej rundy. Techniczny pojedynek. Ani jeden, ani drugi nie idą na żywioł. Nie robią tutaj szaleństwa w ringu, tylko dokładnie analizują ruchy przeciwnika, wyciągają odpowiednie wnioski. Bardzo pewny siebie jest Kostecki. Opuszcza nisko prawą rękę. Podobają mi się te jego niskie zejścia, obniżanie pozycji. W warunkach fizycznych no nie dorówna Kołodziejczykowi, więc zaskakuje go obniżaniem pozycji. No to ciekawe. Widzimy właśnie Kosteckiego. Lech ma PKB Poznań. Ekipa z Poznania jest wiceliderem klasyfikacji generalnej, jeśli chodzi o drużynowe zmagania. Na pierwszym miejscu znajduje się Hetman Białystok. Wczoraj nie najlepszy dzień dla poznaniaków. Przegrana Gardzielika, porażka również Włodzimierza Letra. Michał Cieślak dał jasny sygnał, że jest gotowy na międzynarodową próbę. Jest gotowy, żeby zacząć bić się z pięściarzami z Europy czy też ze świata. Zresztą Michał no ma talent, ma smykałkę, ma dobre warunki fizyczne.
Wydaje mi się, że naprawdę na Mistrzostwach Polski może sprawić sporo problemów Letrowi, którego już ograł drugi raz, ale Włodzimierz z kolei zapowiada, że będzie gotowy na Mistrzostwa Polski w 100% i wtedy zaczną się schody dla Cieślaka. Będzie naprawdę bardzo ciekawie na Mistrzostwach Polski. Lewy na dół Kosteckiego. Ach, trafił lewym na górę, poprawił prawym. Naprawdę ciekawy pojedynek, taki bardziej przypominający nam bokserskie szachy. Szachuje Kostecki Kołodziejczyka, na razie tak to wygląda. Oj, w ostatniej chwili zasłonił się podwójną gardą Kołodziejczyk, inaczej lewy prosty Kosteckiego doszedłby do jego głowy. Przestał boksować Kołodziejczyk w tej drugiej rundzie. Musi zacząć znowu używać lewej ręki. Dobrze, teraz szedł pod atakiem Kosteckiego. Znowu na dół Kostecki trafia. Ach, znakomita akcja Kosteckiego. Dwukrotnie trafił lewą ręką Kołodziejczyka i sędzia będzie liczył. Takie jest pierwsze liczenie. Bardzo dobra akcja Kosteckiego. Od początku tej drugiej rundy rozluźnił się. Chyba Kołodziejczyk troszkę zaczyna się czuć niepewnie. Kostecki trafia dwoma ciosami na korpus. Będzie w dużych opałach Kołodziejczyk. Tak jak wspomniałem, w tej drugiej rundzie przestał boksować. Przestał używać lewej ręki. No i zaczęły się schody, zaczęły się problemy Kołodziejczyka. Jak zacznie bić lewym prostym, to tak, że Kostecki będzie musiał jednak troszkę więcej uwagi skupiać na obronie. Drugie liczenie Kołodziejczyka ponownie. Tym razem nie był to już taki mocny cios, ale Kołodziejczyk chyba pokazuje, nie wiem, coś tam pokazywał do narożnika. Tak jest, koniec walki. RSC zwycięża Mateusz Kostecki. A więc w tej drugiej rundzie rozmontował po prostu obronę Kołodziejczyka. W pierwszym starciu zawodnik Wilków Olsztyn nie radził sobie wcale tak źle. Przegrał tę rundę, ale nie była to dominacja. Nie było tam jakichś strasznych kłopotów. Od początku drugiej rundy zauważyłem, że Kołodziejczyk po prostu stanął. Stanął w miejscu, przestał pracować na nogach i co najważniejsze, przestał używać w ogóle lewej ręki. Przy takim zasięgu ramion jednak to jest podstawa. Ten lewy prosty musi cały czas pracować. Ładnie zaczął Kostecki drugą rundę. Rozluźnił się, znowu obniżał pozycję na dużym luzie. Kontrolował walkę. No i dwa liczenia zakończyły walkę. A więc tym razem podopieczny Przemysława Opalacha kończy rywalizację na półfinale. Myślę, że to dla niego i tak duży sukces, bo on dopiero zaczyna swoją przygodę z boksem amatorskim. Na chwilę obecną zgarnia brązowy medal i wpisuje się gdzieś tam do czołówki tego turnieju Grand Prix. Na pewno potencjał Kołodziejczyka jest, myślę, spory. Zwłaszcza te bardzo długie ręce, jeżeli nauczy się naprawdę dobrze operować lewym prostym. Dokładać do tego raz na jakiś czas prawą rękę. To myślę, że będzie ciekawie. To był szósty pojedynek pierwszej serii. Przez RSC zwycięża Mateusz Kostecki. A więc poznaniacy po nie najlepszym wczorajszym dniu wracają do gry za sprawą Kosteckiego, który jest już w finale, a będzie rywalizował z Mateuszem Strugałą bądź Michałem Marszałem, bo to jest kolejna walka, drugi półfinał. Sędzia wręcza medal Kołodziejczykowi. Kołodziejczyk chyba jednak nie jest jakoś szczególnie zasępiony. Tak jak wspominałem, no dla niego to jest duży sukces, brązowy medal. Młody chłopak, niedoświadczony, jeszcze wszystko przed nim.